To, o czym powiem w tej chwili, to już zostało obalone bardzo dawno temu, natomiast jest to pewien mit, który funkcjonuje nadal czy w biznesie, czy wśród edukacji, to jest mit multitaskingu. To znaczy, wydaje nam się, że potrafimy dwie rzeczy robić naraz, tak? To jest nieprawda. Mózg w danej chwili może robić tylko jedną rzecz. On się może pewnym wysiłkiem przełączać z jednego na drugie, ale to jest zawsze przełączanie, które kosztuje nas bardzo dużo energii, tak? Także tutaj to jest po prostu cecha naszego mózgu. Jeżeli młodym ludziom się wydaje, że są w stanie jednocześnie robić to i inną rzecz, to jest po prostu nieprawda. Co więcej, dużo więcej energii tracą na przełączanie się pomiędzy tymi zadaniami. Innych mitów nie pamiętam. Jest coś takiego jak ADHD. ADHD to jest Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tak? Generalnie coraz więcej młodzieży ma problemy z ustaleniem uwagi. To może być jeden z problemów, tak? No wtedy naturalny czynnik to jest przełączenie uwagi na coś innego, tak? Bo po prostu cały czas po prostu ten przełącznik, on nam się cały czas włącza. Po drugie, jeśli chodzi o edukację, nadal wiele treści jest po prostu nudnych, tak? Jeżeli coś mnie wciągnie, to nie ma problemu, żebym ja po prostu czytał, to na pewno sami mieliście, jak wciągnie was jakaś książka zwykła, papierowa, nie wiem, fantazy, tak? To nie ma problemu, żeby ją czytać przez godzinę. Jeżeli coś jest po prostu interesujące, to dajemy radę się na tym skoncentrować. No po prostu niestety otacza nas po prostu masę śmieciowych informacji, które nas bardzo szybko nudzą. No plus najnormalniej w świecie, ja mam 42 lata, kiedy się wychowywałem, moje otoczenie informacyjne było zdecydowanie mniej nasycone informacjami niż dzisiejsze młodzieży. Młodzież musi sobie wyrobić własne filtry filtrowania tych informacji, tak? W naturalny sposób wtedy, zamiast czytać, pogłębiony sposób po prostu skanuje treści, tak? Woli obraz. No dlaczego? No 1/3 naszego mózgu to jest karta graficzna, tak? To jest procesor graficzny. To jest naturalne, że kultura obrazkowa jest po prostu lepsza dla mózgu. Szybciej to wchłaniamy, tak? Podsumowując, uważam, że problemy z koncentracją są w dużej mierze związane z przeładowaniem informacyjnym. Co z tym zrobić? Medytacja. Myślę, że to jest dobry kierunek, tak? Tylko taka dobra, uporządkowana, spokojna medytacja. No tę sztukę też trzeba opanować.